Szczęść Boże Wojsku Polskiemu. Chcielibyśmy nieba przychylić żołnierzowi. Życzymy, żeby polski żołnierz miał zawsze to poczucie, że służy polskiej racji stanu, że stoi na straży polskich interesów narodowych, że nie jest posyłany na cudze wojny i nie służy obcym interesom. Czego życzyć narodowi w tym dniu tego podwójnego święta, święta Wojska Polskiego i święta naszej hetmanki i królowej, święta wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Czego życzyć wszystkim Polakom? No, żeby nigdy nie zostali osamotnieni, żeby nigdy więcej, jak to bywało w historii, nie zostali osamotnieni, żeby nie znaleźli się w sytuacji, w której nie będzie Wojska Polskiego i nie będzie pomocy i łask najwyższych instancji niebieskich. Tego życzę sobie, moim bliskim i wszystkim rodakom w dniu tego pięknego święta. Grób nieznanego żołnierza za nami. Za chwilę defilada. Oby Wojsko Polskie nosiło mundur, znaki narodowe i broń, nie od parady. Na to liczymy, o to się modlimy, tego życzymy żołnierzom i wszystkim cywilom, rodakom, bo to los cywilów zależy od tego, czy Wojsko Polskie znajdzie się w odpowiednim momencie, na odpowiednim odcinku odpowiednio ukierunkowanego frontu. Z Panem Bogiem.